Cześć, dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Halo. Tym razem Halo 2 w Master Chief Collection. Okej, z drugiej strony jesteśmy. Szybka seria. Przepalenie. Przegrzanie. Ponowna seria. I już nikt nie ma prawa stać. Niech się zregeneruje troszeczkę. Idealnie. I chyba mamy tą bombę, o której była wspominana. Doskonale. Myślę, że wymienimy sobie też nowe bronie. How much time was left? You don't want to know. Cairo, this is an Amberclad. The carrier shield is down. I'm in position and ready for immediate assault. Negative, Commander. Not against a ship that size. Not on your own. Sir, permission to leave the station. For what purpose, Master Chief? To give the Covenant back their bomb. Permission granted. I know what you're thinking, and it's crazy. So, stay here. Unfortunately for us both, I like crazy. Cortana jest obłędna. Bardzo ją lubię. Just one question. What if you miss? I won't. Chief, get inside. Gear up. We're taking this fight to the surface. Piękna akcja, po prostu piękna. Banan na twarzy non-stop. Oczywiście całkowicie nie, niemożliwa. Stacja Kair. Przedmieścia. Zbierz rozproszonych maryń, pozbądź się wrogów ze Starego Miasta. Powiem wam, że właśnie graficznie oryginał Halo 2 był średniawy na ziemi. Zobaczymy, jak to zrobili, jeżeli to wygląda tak jak tutaj na tym screenie, to o mój Boże, nerdgasm. Bo ja mam oryginał na wersji na Windows Vista. I ja wiem, jak to wyglądało, po prostu mam na peceta. To tak ładnie nie wyglądało, na pewno nie. Any idea what it means? Dear humanity, we regret being alien bastards. We regret coming to Earth. And we most definitely regret the Corps just blew up our raggedy-ass fleet. Hoorah! Regret is a name, Sergeant. The name of one of the Covenant's religious leaders, a prophet. He's on that carrier, and he's calling for help.
Kilo 2-3 is hot. Recommend mission abort. Roger, Recon. It's your call, Sarge. We're going in. Get tactical, Marines! Mr. Chief, get aboard that carrier. Secure the Prophet of Regret. This is the only place on Earth the Covenant decided to land. That Prophet is going to tell us why. Whoa. Dokładnie, zastrzelił dwa wahadłowce z trzech, które leciały. I wygląda to fajnie. Bym powiedział, że bardzo fajnie. Bierzemy nasz pistolet maszynowy. Dzień dobry! Okej, zajęć pozycję. Doskonale, jednego mniej. Przeładowanie. Idealnie. Granacik. I wszyscy uciekają. Pięknie. Krew się genialnie rozbryskuje na tych kowenantów w tej części gry. Naprawdę fajnie to jest zrobione. Auć. Ktoś mi w tył jak strzela. Idealnie. I osiągnięcie. Możemy to zabrać? Prawdopodobnie tak. Może jeszcze nie teraz. Ja pamiętam, że coś tu chyba było. Okej, gdzie się widzicie, panowie? Pięknie. Checkpoint. Teraz mi się coś czuję, że mi się to przyda. Pamiętam, że coś tu chyba wyłaziło. Okej. Ale coś powiem wam, że świetnie sobie radzą beze mnie. Naprawdę. No, rewelacja. Dobra, czas rozpocząć koncert z karabinu maszynowego. Pięknie. Kolejny checkpoint. Chowajmy się, bo mnie zaraz zabiją. Pięknie. Kolejny checkpoint. Okej, bardzo dużo tej checkpointów jest. Chyba jeszcze skądś atakują. Ale ten pistolet jest świetny, naprawdę. Bardzo przyjemnie się z tego strzela. Okej, coś mi tu wlazło na górę? Czym się wydaje?
A, mamy dropshipa. Świetne jest też to, że oni zaczęli, nauczyli się wchodzić na różne przeszkody. I to bardzo sprawnie. Więc to jest naprawdę ładnie zrobione. Okej. Kolejni giną. Ten się leciutko wychyla, patrzy co się dzieje. Teraz pod ciężkim ostrzałem. Courtyard, Sergeant. I see a good LZ on the other side of these buildings. Meet you there. Over. Przyjąłem. Chyba, że no właśnie. Wiedziałem, że coś tu wylezie. Chyba będą huntery. No i mamy huntery. Pięknie. Ale wielkie bydlaki się z nich zrobiły. Nie, rewelacyjnie wygląda. Zobacz, jak w oryginale wyglądało to tak. Nieciekawie troszeczkę. Sniper rifle? Ja ci dam sniper rifle. Już, idziemy. Jestem ciekaw, czy mogę zabrać tą snajperę. Tak, mogę zabrać. To jest nowa broń. Ludziska, wygląda ona w ten oto sposób i jest naprawdę fajna. Piękny headshot. A, i się przegrzewa tak samo jak karabiny plazmowe. To trzeba o tym pamiętać. Ślicznie też wybuchy zaczęły wyglądać na tej grze. No, Halo 2 jak na razie jest pod każdym względem lepszy od poprzedniczki. Pięknie. Wymienimy sobie też na świeży karabin. I schodzimy niżej. Może raczej powinienem powiedzieć wyżej. Panowie, gdzie teraz? No okej, łapie, idziemy. Króciutki postój. Wiecie co? Grając w to teraz, jestem skłonny uwierzyć, że to naprawdę była jedna z najbardziej rozchwytywanych gier na Xboxie jedynce. Bo to nie było na 360, to był jeszcze Xbox 1. Pięknie. Większość zabita. Ktoś za mną? Nie, nikogo. Tam był snajper. Chciałem sobie... O, pięknie go ściągnęli. Nawet nie musiałem się fatygować. Coś czuję, że naszym celem może być niedługo zniszczenie tego robota, co łaził tam wokoło. Idealnie. Się bronili w tym sklepie, rozłożyli działko, co prawda stacjonarne, ale nic im to nie dało.
Dobra, skoro jeszcze strzelacie. Chief, glad you could make it. Crash site's on the other side of this hotel, chief. Covenant are crawling all over it. Follow me. Okej, pięknie. W ogóle modele postaci są też bardzo ładne. Czyli co, tędy mam teraz iść? Nie. Że właśnie, press to active flashlight. Aha, pod dwoma przyciskami mam. Dobra. Bardzo mocny ten karabinek jest, wiecie? Naprawdę nie jest zła siła ognia. W połączeniu z wczesnym potrójnym strzelaniem działa bardzo ładnie. Okej, okay, widzę. Cicho. Jeszcze żyjesz? Da się naprawić. Zniszczyłeś? Zniszczyłeś? Nie, myślałem, że zniszczyłeś. Oj. A nie chciałem, a chciałem go wywalić z siodełka, bo można to teraz zrobić. Można w tej części na przykład podejść i rozwalić kolesia, zanim tak naprawdę się ruszy. Na przykład teraz jak zrobię to. I co zrobisz? Nic nie zrobić, bo ja tu jestem Bogiem. Pięknie. Jak to wyglądało kiedyś? Zobaczcie, tam ci pojechali, widzicie? I to jest na przykład sztuczna inteligencja w tej grze. Tam ci sobie teraz pojechali i nie musieli na mnie czekać. I mamy teraz jeszcze dopalacz, zajebiście. Teraz zajmijmy się Ghostem. Nie, przyblokował się troszeczkę. Auć. Ale możemy ich potrenować. Pięknie. Wręcz idealnie. Tamten skubaniec wlazł na górę, ale go ściągniemy. Jak uciekł! Widzieliście to? To jest tu rewelacja. To chyba się da rozwalić. No nie sądzę, bym dał ci szansę to przeżyć. Dobra, checkpoint down, świetnie. Czyli zaczęli rozstawiać po artylerię. Tego dopalacza chyba w pierwszej części właśnie nie było i brakowało mi go. Okej, okay. Pięknie sobie tutaj razem właśnie jeżdżą dookoła. Nie uciekniesz! Pięknie, rozwalony. Kto tu jeszcze został? Dobra, widzę cię. Nie zrobiłeś desant, czy jeszcze nie? Dobra, Ghosta zostawię. Idealnie na czołowe, stary. Na czołowe poleciałeś. Mogę cię zestrzelić.
Kurczę, nie wiem, czy mogę go zastrzelić, ale będę próbował. Okej. No nic z tego. Jest pytanie, czy ja mogę przejąć w takim razie dowodzenie nad tym działem? To bardzo interesujące aktualnie. Tak jest! To jest moje! Spadła. Pięknie, właśnie o to chodziło. Jeszcze wam pokażę inny motyw. Ja mogę... Znaczy nie, oni już pojechali beze mnie. Będzie ciężko, chyba że... Co, zrobimy to tak. On się skitrał. Ale ja cię widzę. No i tym razem go zabiję. Dobra, mamy kilka dymiących. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł wsiadać w nie. Co prawda tamta chyba wygląda najmniej uszkodzona. Dobra, spróbujmy. Troszeczkę tam się rozwalił, ale mam wrażenie, że damy radę. No shit. Pięknie go rozwalili. Okej, widzę, mam jeszcze jednego przed sobą, Ghosta. Idealny. Wysiadaj, 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 wysiadaj. Pięknie. Na razie wszystko się bardzo ładnie udaje. Rzućmy granat. Trochę się tutaj skitram. Bardziej niż trochę się trzeba skitrać. Mogę jakoś przejść tędy na przykład? Mogę, doskonale. This tunnel links up to the bridge. Full of rats. Nie mam nadzieję. Okej. Okay. Widzę ścigacz. Nie zajęty przez nikogo. Ten... kurczę, drop mnie irytuje troszeczkę. Bierzemy go. Mały wyjazd. Byłem analizując Covenant tactical chatter. They're surprised. Confused. I don't think they expected us to be here. Not you and me. All of us. Humanity on Earth. Odd, I know, but it does help explain why they came here with such a small fleet. Okej, coś we mnie poleciało większego. Czy to był checkpoint? Tak jest. Co, najpierw rozwalimy sobie tego ghosta, bo mi przeszkadza. Odd, I know, but it does help explain why they came here with such a small fleet. Pięknie, dobra. Po prostu uciekamy. Ja mogę sterować, jaką mam ten speed na sobie, bo to wcale nie jest takie proste. Jedziemy. Nie musimy ich wszystkich zabijać. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Trzeba się zregenerować. Bardzo ładnie. Dalej do przodu. What the fuck? Dobra, mamy pająka. I aż dwa ghosty. Które bardzo ładnie zostały rozwalone. Nie uciekniesz. Brawo. Ha, ha, ha.
Oh, I love this game. Oj, to będzie gorsze. Tu mamy chyba czołg. Niekoniecznie się z nim będziemy bić. Damy radę! Teraz tam. Yeah. Idealnie. Dobra, moja Banshee jest już mocno rozwalona, a tam są... Oh my god, kolejne. Dobrze. Spróbujmy rozwalić, ale nie wiem, czy się uda. No proszę, coś tam się jednak udało. To się da zniszczyć. Chyba już się dało zniszczyć, świetnie. Wiecie co, i wymienimy sobie Ghosta na świeżego, bo one mają pod spodem. Holy shit, co to było? Dziękuję. I gonimy ich. Zabić tego strzelca na górze, bo będzie ciężko. Dobra, strzelec padł. W sumie nawet mi się podoba, że pomagasz mi go zniszczyć. Pięknie. Jeszcze jeden. No i pięknie, dobra, działko zniszczone. I ten ostatni transporter nie dojedzie. What the fuck, ile tu jest? Nie dojechał. Ja też nie. Okej. Okay. Tylko nie mówcie, że od początku. Oj, chyba od początku. Cóż. Dobra, najpierw się pozbądźmy tego. W razie. Ale bardzo ładnie przejmują stery za innymi pojazdami. Dobra, tu mamy nowego Ghosta, świeżego przede wszystkim. Nie zabij mnie. Będzie mi smutno z tego powodu. I ludziska, ja tutaj podziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej pa!